Z Estonią ostatnim razem zagraliśmy w 2012 roku. Przegraliśmy 0-1. Ale to wszystko dlatego, że graliśmy wtedy bardzo słabo. A dzisiaj jest inaczej. Teraz gramy chujowo. W ogóle w tamtym okresie Estonia była nawet wyżej w rankingu FIFA od Polski. No to ja się chyba boję. Dzisiaj zobaczymy, jak mi pójdzie. Zagram oczywiście Polską kontra Estonią, ale żeby to nie był zwykły mecz, to mamy pewne utrudnienia. Po pierwsze, mecz będzie trwał 20 minut. Nie wiem, czy kiedykolwiek zagrałem jakiś taki długi mecz, wszystko oczywiście na Superstar i do tego towarzyszy nam jeszcze koło fortuny. Co 15 minut będziemy losować pewne utrudnienia, które będą utrudniać nam w grze. I tu myślę, że pierwsze 15 minut zagramy normalnie, a później już będziemy losować utrudnienia. Dobra, brakuje mi tylko jednej rzeczy. Brakuje mi czapki, czapka szczęścia. Dzisiaj na odcinku będzie czapka. Jest to półfinał baraży. Jeżeli Polska wygra, to zagra z kimś z dwójki Walia albo Finlandia. I my ten mecz będziemy oglądali na żywo, więc jeżeli chcesz, to wpadaj w czwartek, wspólne oglądanie Polska-Estonia i mam nadzieję, że ten mecz dobrze pójdzie, no bo będą mocne słowa leciały, coś czuję. A jeżeli ktoś chce wiedzieć, to ja obstawiam wynik 3-1, natomiast Polska będzie wygrywać 3-0 i gdzieś tam w ostatnich minutach Estonia strzeli honorową bramkę jeszcze. A teraz Buksa! Oj, szkoda! Ty, właśnie widzę, że numery się nie zgadzają, ale już trudno z tymi numerami. A ja zapomniałem pokazać skład w ogóle. Tak wygląda skład, który ja ustawiłem. Byłoby śmiesznie, gdybym obstawił skład, który wyjdzie na to spotkanie w ogóle. A jest taka szansa, ale raczej nie. Myślę, że Frankowski będzie grał, a ja go tu nie wziąłem. I nie wiem, czy Modr zagra. Natomiast mamy tutaj zawodników, którzy zostali już powołani, bo powołania były niedawno temu. Oj, Buksa obok bramki! Ale dobrze wychodzi Buksa, ale takiego voleja bym chciał strzelić. Pusta! Robert Lewandowski, ale szybko zaczynamy ten meczyk. No byku, z czym do ludzi. Możliwe, że będzie tutaj hokejowy wynik, no bo 20 minut na mecz to jest naprawdę dużo. O, Szymański! Ale to wyjął bramkarz! Jak tam przeszedł ten Szymański, to ja nie wiem w ogóle. Opaj, Zalewski wolny. Pyk! Aj, ty kurwa, nie blokuj mi. Buksa! Aj, z voleja chciałem! Ale to miało być okienko, a nie środek bramki. Dobra, jest, równiutko 15 minut. Pora wylosować challenge, let's go. Ale zapierdala te kółko. Co jest? Piłka z Australii! Nie! To jest bardzo ciężki challenge, bo gramy odwróconym monitorem, a właściwie po prostu odwróconym ekranem, o mój Boże. No dobra, weź się teraz przestaw. Wy oczywiście widzicie ten ekran, no ja pierdolę, jaki Matrix. Ale gdzieś tam dam też ekran, jak ja to widzę. I będziecie widzieć, w jaki sposób ja to widzę. Czekaj, bo ja nie wiem, w którą stronę się biega. O kurwa, podałem do bramkarza. Dobra, muszę pilnować czasu. W 30 minucie to zmieniamy, bo to jest dramat. O kurwa, nic nie widzę. Nie wiem, co się dzieje. O nie! Broni szczęsny! No to jeszcze widziałem. Dobra, wiem, że jak biegnę w lewo, to znaczy, że biegnę w prawo. Tyle jeszcze ogarniam, ale kierunek góra-dół to już nie. Kurwa, no i wyjebałem poza pole. Zły kierunek, widzisz. Nie, nie trafił. Kurwa, strzelili mi gola. No to chyba było oczywiste, że stracę. Mam takie wrażenie, że no bo w rzeczywistości nasza reprezentacja wcale nie będzie miała żadnych utrudnień, ale będą pewnie grali podobnie do mnie teraz. Dobra, muszę wytrzymać jeszcze 6 minut. Nie, oni tak biegają, jakby leżeli. Kurwa mać. Szczęsny, samobuja strzeliłem, bo pojebały mi się kierunki. No chciałem wykopać w lewo i tak trzymałem gałkę, no ale przecież lewo to jest prawo. No i tak wyszło, że nie w tę stronę. No nie pierdol. Dobrze. Nie wiem, co się dzieje, kurwa. Jak oni biegają, no po suficie normalnie. Dobra, jest 30 minuta. Wracamy do normalności, kurde. No dobra, to pozbywamy się piłki z Australii. No i zamian to losujemy inne utrudnienie. I co to będzie? Podania tylko górą. No dobrze, więc teraz mogę podawać tylko górą. Ale przynajmniej już dobrze widzę. To ja po lewej stronie jestem. Zapomniałem. Przed chwilą jeszcze byłem po prawej, nie?
Metikes obok bramki. A fajne podanie, takie podcięte. Koniec pierwszej połowy. Nie no, górą, podaniami górą to się żadnej akcji nie da zrobić. No, pierwsza połowa całkiem niezła. Pasujemy na kolejne 15 minut, kolejne utrudnienie. Będzie to tylko wrzutki. No dobra, to jest całkiem spoko. Musimy tylko wrzutki robić. Nie możemy strzelać inaczej niż po wrzutce. No nie mogę tu Szymańskim nic zrobić. Muszę na wrzutę iść. Metikes. I teraz wrzutka i le! A nie, to nawet nie był le. Nie! Matko jedyna! O, teraz Zielu, tam czeka Nikola Zalewski. No i teraz wrzutka! Robercik! Nichuja! Zieliński! O, czy to jest wrzutka? A, nieistotne w sumie. Zalewski, Zalewski, wrzutka! No kurwa! O, ja pierdolę. Dobrze, Bednarek, Betoniarek. A inni mówili, że on słaby. O, pięknie, Zalewski. No ale te wrzutki. Dobra, jest 60 minuta. No to znaczy, że kolejne utrudnienie. I co tym razem będzie? O, full attack. No to jest pomoc, a nie utrudnienie. Tylko, że ja bym chciał zrobić zmiany. Wchodzi Świderski i Frankowski. Na razie tyle. I full attack. No ale trochę utrudnienie też, no bo jeden obrońca wychodzi... Co jest, kurwa? Co tu się wydarzyło? Ja pierdolę. Chciałem powiedzieć, że jeden obrońca wychodzi do ataku. Ale nawet jeżeli on był jeszcze na obronie, to nie wiem, gdzie on był. Co tu się wydarzyło? Kiwior tak stracił. Ja pierdzielę. Ej, wiecie, że przegrywamy 3-1 teraz? Strzeliłem bramkę Robercikiem, mówię, ale łatwo. Dobra, ale nie muszę grać na wrzutki przynajmniej. O, pięknie! I Frankowski! Kurwa, ty Deklu, w bramkę strzel. Ja pierdzielę, no przecież to jest żałosne. Przegrywamy 3-1 ze Stonią, a Frankowski mi wcale nie pomaga. Co to jest? No co to, co za podania? O, o, o. No kurwa! No i ostatnie 15 minut. Może być jeszcze dogrywka, mogą być karne. Ja full attack i tak se mogę już zostawić, tak zostawię. Ale jeszcze jedno utrudnienie i co to będzie? O, i GG. Ja pierdzielę. Bez sprintu nie da się tego zrobić. To już jest kaplica. No ale nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował. O, o. Dawidowicz! No Pablo Dawidowicz! Dawido z pizza. Musiał akurat on tam stać? No bez sprintu to ciężko będzie piłkę odebrać. Kurwa, zobacz jak on się wierzga. Ale teraz on mi sam biegnie do tej piłki. Dobra, trzeba rozklepać. Essa, już jestem tutaj. O, no nie! Ktokolwiek! No ale czemu oni tak wolno? O, pięknie Świderski! Gol! Ale bramka! Karol! Ale załadował! Jakimś cudem, no muszę cud zrobić, żeby jeszcze jedno strzelić, bo bez sprintu to się nie da, serio. Dobrze, że jak podaję na dobieg, to oni mi trochę sami biegną, no to ja już na to nie mam wpływu. Ale piękna akcja. Może być jeszcze dogrywka, ale muszę strzelić jedną bramkę. Żeby ze Stonią tak walczyć, to już jest dramat. O, pięknie, Zalewski. Karny, kurwa. O nie, Szczęsny broni. 2 minuty doliczone. No niestety, koniec, czas minął. 92 minuta. Polska przegrywa ze Stonią. No może gdybym nie wjebał sobie samobuja, to... Może by było inaczej, a tu taka dupa. Wątpię, żeby tak to wyglądało w rzeczywistości, ale kto wie, no kto wie, z Polakami wszystko jest możliwe. W czwartek się dowiemy. Pozdro dla tych, co oglądają to już po meczu i się śmieją pewnie. Nie no, ja jestem znany z tego, że rzucam klątwy, więc niech to będzie klątwa i niech będzie na odwrót, proszę. No nie wyszło to najlepiej, ale bez sprintu albo tymi dośrodkowaniami to były stracone 15 minut. Ciężko było cokolwiek zrobić wtedy. A, no i jeszcze odwrót ekran. Boże. A były jeszcze takie fajne utrudnienia. Bramkarz na atak. Tylko zza pola karnego. Robin Challenge, czyli niepodawanie. No nic, w komentarzu możesz napisać, jaki wynik obstawiasz w tym meczu. Ja tak jak mówiłem, obstawiam 3-1 dla Polski. Bo myślę, że raczej przejdziemy to bez problemu, ale co będzie później, to już. To ja nie chcę chyba wiedzieć. Dzięki za oglądanie tego odcinka i widzimy się następnym razem. Siema.